Kolejny dzień na trasie wielkiego projektu motoryzacyjnego Royal Trip High Five. Ja swoją klasą przyjechałem dzisiaj do Koszalina. Legenda mówi, że w Koszalinie jedyne co dobre to to, że można kupić bilet do Kołobrzegu i stąd wyjechać, ale dzisiaj obalę ten stereotyp. Dzisiaj pokażę wam dwa kolejne powody, dla którego warto odwiedzić Koszalin. Camaro ZL1 o mocy 650 koni mechanicznych i A45 AMG. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Ho, ho, ho. Merry Christmas! W dzisiejszym filmie wyszła mała komitywa niemiecko-amerykańska w AMG A45. Jest Kacper. Kasper jest właścicielem. Witam wszystkich. Cześć, siemanko. Robiłem nim ponad 50 tysięcy kilometrów. Myślę, że przez te 2 lata nic się w nim nie działo. Auto przez ten okres w sumie zostało troszkę zmodyfikowane. Jak widać zresztą na pierwszy rzut oka, okleina. Projekt Nervo Design. Oklejenie robili mi chłopaki z Koszalina, których pozdrawiam. Perfect Color Car Wrap. Samochód był czarny fabrycznie? Był fabrycznie czarny, bez żadnych dokładek, bez żadnych spoilerów, nic. Wyglądało jak zwykła klasa. No i stwierdziłem, że kurczę, skoro to jest jakiś hot hatch, to żeby jakoś wyglądał też, tak? No, oklejenie jest grube. Zacne, naprawdę pasuje do tego samochodu. Belgii 18 OZ-y, dokładki Race Design. No i najlepszy chyba mod w tym aucie to był wydech. O kurcze! Jakby nas męczyła podróż, mamy wydech na klapkach, możemy sobie teraz zmienić. No rzeczywiście, jest bardziej komfortowo. Z tego co widzę wizualnie jeszcze oprócz oklejenia przyciemnienie lamp. Tutaj też ciemniejsze chyba lampy. Dyfuzor zupełnie zmieniony. Dyfuzor jest oklejony, jest seria, ale są te jakby łezki tutaj, dokładki dołożone, nie? Okej, okay. Aha, to dlatego mi się tak wydawało. W środku full seria, nie ma żadnych dodatkowych rzeczy. Tak luchniemy na szybko. Jadnosik GTR, bardzo dobra sprawa. 400 zł na całe życie i macie spokój do końca. Z tyłu. A jak z tyłu? Siedziałeś w ogóle kiedykolwiek z tyłu w tym samochodzie? Z tyłu, no nie jest to wiadomo, jest klasa, ale da się pojechać naprawdę. Przez te wcięcia w fotelach można wygodnie sobie nogi położyć i naprawdę nie jest źle, nie? No i proszę bardzo, przyjechał tata Mustangiem Shelby GT500 z 2013, też oklejony. No pięknie. No, rodzinka w komplecie, można powiedzieć. Ładnie brzmi. Na seryjnym wydechu jest? Tak. Strzela na seryjnym, pięknie. 662 konie. Manual sześciobiegowy. No i co ciekawe, dowiedziałem się właśnie, że Shelby GT500 wygrał na prostej z Camaro ZL1. No i ZL1. Agresywny wygląd i z tej perspektywy, z tą maską karbonową w czarnym kolorze jeszcze. Wszystko tutaj jest stworzone do tego, żeby jak najbardziej studzić ten samochód podczas jazdy. Tu jest, z tego co pamiętam, 13 chyba chłodnic, czy tak jak widzicie, no wszędzie są one upchane, w każdym możliwym miejscu. Taka też ciekawostka, o której większość z was na pewno nie wiedziała, tutaj Chevrolet Camaro ZL1 ma logo, które jest prześwitujące bez wypełnienia. Można tam wsadzać palec. A to tylko i wyłącznie dlatego, że projektanci tego modelu... Co tam strzela? Seat Toledo. To brzmi Seat Toledo. Zmierzam do tego, że żeby jeszcze więcej przepływu tego powietrza było, chłodzącego, wycięli tutaj logo, przez co tam o 2% jeszcze poprawione jest chłodzenie w tym aucie. O kurde. Wielu z was podoba się taki dźwięk i mi również. Wizualnie jeszcze oczywiście na uwagę zasługuje karbonowa maska. Warto też powiedzieć, że ten samochód się straszliwie klei drogi. Jeżeli jedziesz tym autem, on się zachowuje jak Europejczyk, gdzie Mustangi, Dodge Challengery i inne strasznie słabo się prowadzą. To jest typowe dla Amerykańców, że nie skręcają, że tak powiem. A ZL1 jest zaprzeczeniem tego wszystkiego. Alcantara. Wszędzie, w możliwych miejscach, wszędzie. O, ładne nagłośnienie Bose'a. Tutaj jest prosta deska rozdzielcza, ale ona ma coś takiego w sobie, że nie drażni. No i tu z kolei ładne obszycia Alcantary znowu. Tu Alcantara, Alcantara. Tu Alcantara. Tu Alcantara, Alcantara. Auto o nazwie Alcantara ZL1. Kasper, przygazowałbyś go, bo chcę jeszcze widzom pokazać, jak brzmi ten piękny świst kompresora. Śmiało. Thank you.
Zapięty. Znowu czerwone pasy, tak jak we wczorajszym filmie z AMG GTC. Też możecie zobaczyć, zapraszam do przejrzenia filmu. I drive, jedziemy. Bardzo dobrze mi się siedzi w środku. Jedziemy. Kto prowadzi? Kto się ściga? Teraz mamy tryb zwykły. Jaki mamy mode? Sport, tor. No dobra, na torze, bez trakcji. To nie był gaz w podłogę do końca. Co ciekawe, ten samochód, ten dokładnie egzemplarz Camaro ZL1, to jest pierwszy samochód w Polsce z tego modelu. I to jest jeden z nielicznych samochodów amerykańskich, który nie był bity. Na 1/4 mili ten samochód ma nieco ponad 11 sekund, a to już jest bardzo dobry wynik. Przegrałby z najszybszą Skodą w Polsce od Arturo Freestylera, tą, którą widzieliście u mnie na nagraniu pół roku temu. 5, 4, 3, 2, 1. 10-stopniowa skrzynia biegów automatyczna. To jest spoko, bo można się bardzo fajnie, dobrze pobawić. Masz wiele możliwości. Naprawdę przyjemnie, przyjemnie. Coś innego na pewno, no bo w GT500 Shelby macie 6 biegów i tam troszeczkę inaczej się tym autem pracuje wtedy. A tutaj 10-biegowa skrzynia, ona też bierze z dołu od najniższych obrotów, od 2000 obrotów naprawdę możecie bardzo dobrze pojechać. Przez co na przykład jak na torze byłem, na torze Krzywa, półtora roku temu, tym czerwonym Camaro ZL1, no to tam było naprawdę na trójce, z tego co pamiętam, nie dwójce, tylko na trójce mogłem cały tor przejechać. No dobra, jedziemy. Żeby wam zobrazować, jak bardzo odchodzi ten samochód, trochę musiałem odpuścić gaz. Jaka to frajda, mam nadzieję, że nie obrazicie się, że nic nie mówię w tym nagraniu. Ale to jest niesamowita frajda z jazdy. On jest słabo wygłuszony, teraz już słyszę, bo powyżej jakiejś tam prędkości tutaj przedziera się troszeczkę wiatru. I co tu się dzieje? A klasa AMG mnie wyprzedza, co za wstyd! Petronas mnie wyprzedził. Dogoniony. Udowodniłem, kto ma większy kochones. Znowu chce się brać. Co za gość? Co to za kierowca? Co tam, kto tam jedzie? Za mną E-klasa. Oklejono jakoś na logo jakiegoś programu High Five. Co tu się dzieje, proszę państwa? Dźwięk wydechu. Nie strzela tak jak AMG, ale jak zredukowałem, to sami słyszeliście, jak to brzmi. To jest ta klasa? No nie wcisnąłem gazu prawie w ogóle, ale i tak było głośno. Czy ja słyszę syreny? Podsumowując, nie czuję się w tym aucie tak prestiżowo, jak we wczorajszym filmie, tak jak widzieliście, AMG GTC. Tam, no auto kosztuje prawie bańkę, tamto, wczorajsze. Więc no, luksus wypływa z tego auta. Tutaj mamy super auto za 1/3 tej ceny, a myślę, że osiągi są zbliżone. Frajda z jazdy podobna, trochę inna charakterystyka, ale oba auta są agresywne. Oba auta to takie, może nie są to jakieś czołgi, bo tamten to był czołg AMG GTC, a ten to jest taki szybki agresor, wiecie, taki buntownik. No ale oba auta dają sporo fanów z jazdy. Dziękuję. Nie ma za. Jest git. Dobrze wyszło? No stary, jest zarąbiście. Kocham ten samochód. Zajebisty, nie? Jeden z niewielu aut, które kocham, naprawdę. I tak. Naprawdę za niestosunkowo duże pieniądze możesz mieć taką frajdę, że... Dokładnie tak. Widzę, Kacper, że jeździsz na trybie komfort. Ja ci to już poprawiam. Redukcja, gaz. Skoda. Proszę bardzo. I Skoda przed nami. Ach, pięknie brzmią te samochody. ZL1. No proszę, brat bliźniak, tylko że nowsza generacja. SK? A45S? Tak. W białym kolorze. Znacie się w Koszalinie wszyscy, czy? Akurat.
akurat tego pana nie znam. Kojarzę, Z1 no, Easy. Easy, pozdrawiamy pana Easy, jedziemy dalej. Strzela. Strzela fajnie, fajnie brzmi. Ile teraz jest warty ten samochód, bo mówiłeś, że jest na sprzedaż? Wiesz co, no tak nie myślałem nad ceną, jeszcze to wszystko jest do ustalenia, ale tak myślę, że około 140-145 brutto to jest taka moja cena wyjściowa. Jasne, czaję. A gdyby ktoś był chętny, no to do mnie albo do... Tak, dla widzów będzie zniżka. Tak? Dobra, to odezwijcie się do mnie, przekieruję do Kastra. Przejażdżka Camaro. I pełny bak paliwa. Dokładnie. Jak widzicie, bardzo dobrą porę wybrałem na daily vlogi. Chociaż w lato będziemy powtarzać, więc możemy tu wrócić. Może też sprzedasz A-klasę, kupisz co innego. Masz jakieś plany na coś innego? I jakąś inną furkę? Wiesz co, w sumie to mam planów dużo, gorzej z realizacją. Najpierw muszę sprzedać, jak sprzedam, to wtedy będę myśleć. Tak. Jasne. Powiem. Dowiecie się już za pół roku w Royal Trip High Five edycja letnia. Summer Trip. Pomnik Morsa. Jesteśmy. Pies podróżnik zwiedza Bałtyk. Ajza, tam nie wchodzimy. Chodź, idziemy dalej. To jest super pies. Nie wierzę w to! Pięknie, Ajza. Spisałeś, dzisiaj masz karmę Royal top of the top. Nie wierzę. Ach, jak się cieszy. Jak się cieszy. Chłopaki odpalili Camaro, a ja dostałem klucze od A-klasy. Bardzo wygodna kierownica. Dziwne wnętrze, to znaczy tu jest czerwone dodatki, to jest spoko, ale tutaj jest coś a la carbon, bo to nie jest carbon, to nie jest prawdziwy carbon, to jest coś stylizowany na a la carbon, ale to jest miękkie, po prostu w kształcie carbonu, wzór jest, faktura jest a la carbon. Spróbujmy zobaczyć, jak to przyspiesza. No nie najgorzej idzie. Ładnie. Pięknie, pięknie. Co oni tu wymyślili? Ale tu jest pięknie. Zobaczcie, gdzie podjechaliśmy. Pięknie, prawie pod całą wodę. Ale klimat tego zdjęcia. Aż zrobię na Insta. Śmiało, możesz się częstować. Dobra. Kalendarz adwentowy. Dla ciebie, bo nie jest słodyczy, ale... Poważnie? No, tak. Jeżeli nie możesz, no to ja mogę zjeść. No, jednego poświęcisz. Dziękuję. To ja ci dziękuję za całe nagrania. Dzięki wielkie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. Jeżeli chcecie kupić A-klasę, no to napiszcie mi na Instagramie, przekieruję was do Kaspra. A ja przesiadam się do E-klasy i ruszam w podróż do Szczecina. Już jutro nagrania równie ciekawego, jak nie dla niektórych ciekawszego samochodu. Do zobaczenia w następnym odcinku programu High Five. Cześć!